Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rivali. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż do centralnego... Nie... portu komunikacyjnego, tylko centralnego... pola naftowego. Już w hucie towar zostawiliśmy. Więc możemy się udać... na pole centralne naftowe, ale najpierw powracamy po nasze piękne wagony. Czemu to dziesięć? Okej, zwolnij trochę. Dziękuję. Stoją grzecznie. Czekają na nas. Czy odpowiednią ilość hamulców załączyliśmy? Gdzie to B6S? My wjeżdżamy sobie od E. Czyli wjeżdżamy sobie od E, czyli B. Dobrze. My mamy B6S. O, to na Marsa w lewo. Okej. Rozumiemy. Gdzie pan? Gdzie to? Czemu wydaje te odgłosy, jakbyś te jechały? Okej. Teraz problem jest taki, że trzeba przejść przez te wszystkie wagony. I odhamować, a to do czego było? Chyba do zrzucania zboża. Nie zboża. Nie. Nie luzuje czasem tych hamulców? Okej, wszystko wyluzowane. To my tu mówiliśmy, że na Marsa gdzie w lewo. Okej. Duch tej mapy? Lewo, lewo. Przeluzuj, luzuj. Nie do przodu. Pieraczki, oświetlenie, o jak ładnie, super. Pieraczka, coś się przyda. Dobrze, tu jest minus 3-3. Nie ma co szaleć.
wagony sobie jakoś poradziły. No i mamy się gdzie naprawić? Tak, mamy, ładnie. Oj. No nie, dobrze pojechaliśmy. Jednak. Idźmy na B. To jest to pole naftowe, o to jest pytanie. A nie, bo my jesteśmy FM. I najpierw trzeba przejechać przez FM. Dobrze. Nie pisz mi, jak może być poślizg, jak stoisz. No się przestraszyłem, że my gdzieś wjechaliśmy, nie tam gdzie trzeba. Nie psuj tych zestawów, bo trzeba będzie płacić. Szczerze powiem, że to ma teraz tak dużo mocy, że nie ma po co dwóch lokomotyw wykorzystywać. Okej. No i właściwie dojechaliśmy, więc nie ma co. Hamuj. Co ten wagon tu robi? Dobrze, wjeżdżamy? Dobrze, B6S. Czemu one tutaj są? Powinno ich tu być. Przy przewozach towarowych. I zawsze tak było, że jak towarówka, to towarówka, nie? Wolcie ino, że ja sobie je tu podepnę. Hamuj. Co
patyku na patyku. Stawimy sobie je tutaj z drugiej strony. Ja wydawało, że tu gdzieś widziałem to światełko z naszej bazy. Akurat z tamtej strony jest. Ten zaciągnięty jest. Okej. Okay. Jedziemy do przodu. No wio, Baśka, wio, wio. A bo ty mi będziesz piszczał, bo tamte są, nie? Aha, już rozumiem. Ale to nie są moje wagony, panie. One tylko muszą zostać gdzieś zostawione, żeby nikomu nie przeszkadzały. Idziemy tu. Mamy zwrotnicę. Ta do przodu. I lecimy. Że nie wiadomo, gdzie to nie dojedzie. A szybko tylko to zlecanko oddam, nie? Ile za to miało być? 44 tysiące, a dostaliśmy 66. Chodź tu, wracaj. Wystarczy. Nie, wystarczy, mówiłem. Małeś mnie? Aha, mój. Dobra, załóżmy tak i tak, okej. Teraz tu jedziemy. Potem na prawo na naprawiajkę. Lecimy.
ważne, żeby to przedstawić, co byśmy tam czasem kiedyś przelotem, jak będziemy jechać, nie wjechali. To trzeba przestawić, okej. A mój. Okej, przejeżdżamy. Na tyły stacji. Wentylator zdechł. Coś się trzęsie. Okej. Kocyku. Do przodu. No i do przodu. No, obrotnica. Dla parowozów. Te przednie kółka, to by mogły mieć już problem. A i tu mamy. Wszystko rozumiem. Ale będzie można jakąś licencję kupić. No. No patrz to. A i to nie. No dobrze. Włączmy węża. Włącz. Okej. Dwie lokomotywy w zasięgu. Układ elektryczny, mechaniczny. Koła olej. Olej napędowy. Okej, bo widzę, że chyba tu jeszcze do stówki nie dodałem. Okej. 14 tysięcy. Okej. Super. Zostało 129. Idziemy zobaczyć, czy nie mamy żadnych długów jeszcze. No nie powinniśmy, bo się transport, myślę, udał w zupełności na 100%. Powinno być żadnych problemów pod tym względem. Wejdźmy.
Aha, emisje. No nieźle. Podatek emisyjny jeszcze płacić. Przelicencję mamy dużo pieniążków. Może zlecenia równoległe byśmy sobie polepszyli? Czy ładunki niebezpieczne? Pamiętam, jak my ostatnio wtoszliśmy. Nie, na niebezpieczne nas nie stać. Wojskowe to tam na górę do wojska się po prostu wozi. Wieczne, niebezpieczne, strasznie drogie są te licencje. Wojskowe, no. Gdyby nie to. Wojskowe to też i. Ajajaj, no. Chyba jednak lepiej uzbierajmy na te niebezpieczne. Ja już myślałem, że nie wiadomo ile licencji sobie pokupuję, ma to. Na składki ubezpieczenia. Oczywiście, gdzie wszystkie towary jadą? Na port i miasto, żeby to mogło być inaczej. Mieście 300, 300. Powiem tak, już wiecie, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Będziemy jechać po prostu tą samą trasą powrotem. A innej opcji nie widzę. B1O. B5O. I B3O. No to się składa, że na 3. O, odstawiłem takie dwa wagony. Trzy wagony. Dwa wagony, trzy. Trzy wagony. Te. No to ma jechać na G5i. Ma jechać na C2i. To ma jechać na C2i. To na G5i to jest to najprostsze, nie, to najtrudniejsze z B3O. Patrzcie, ja wam pokażę, o co chodzi, nie? B3O. Nie, to jest jeden wagon. Skąd on jest? 0,37. Tu nie ma. Tu nie ma. Pięć tysięcy możemy sobie go usunąć. Nie, my go przestawimy, tylko trzeba pamiętać po prostu o nim. Bo te wagony sobie po prostu wstawimy. To mówię, to będzie jechać gdzie? No nie, no wprost, czyli to by musiało jechać nie na końcu, a co na początku. Równie dobrze jechać i na końcu. Najwyżej sobie tam podjedziemy, je wyciągniemy. Dołączymy do czegoś tutaj i potem sobie przejedziemy. Odepniemy się od przodu, nie? Trzeba będzie zrobić. Ile my mamy na to czasu? 89 minut.
Dobrze, drodzy Państwo, myślę, że w tym odcinku to było na tyle i widzimy się już w następnym, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.